Siemano, jestem Marek i witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. W dzisiejszym odcinku kończymy trudy TNT-nym, mam nadzieję. I robimy nowego Deadpoola, pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Kurde, bele, że oni wprowadzili nowego Deadpoola, nowy skin Deadpoola. To jest dla mnie coś niezrozumiałego, bo tego na... Powiem wam szczerze, ja to zobaczyłem pierwszy raz przy was. Nie wiem kiedy nawet był update, w sensie update. Nie wiem kiedy nawet dodali te wyzwania Deadpoola. Ale być może to już macie, znaczy na pewno to macie od jakiegoś czasu, bo jak ja to publikuję, to jest koło 1 maja. Chociaż nie. To będzie, no przed trzecim sezonem, no ale i tak. Ale w każdym razie, mówiąc szczerze, tak totalnie szczerze, to pierwszy raz to zobaczyłem przy was. Także no, kurde, to jest według mnie kozackie. Musimy polecieć na jacht Deadpoola i tam zatańczyć, z tego co zrozumiałem. Bo jest tam wyzwanie, żeby zatańczyć na imprezie Deadpoola, więc... co? Ja już się przygotowywuję do tańca, a w tym czasie sobie zaznaczę jacht. Okej, całkiem daleko do jachtu, więc... nie powinno być tam jakoś za dużo ludu. A poza tym nawet gdyby mnie zabili w pierwszych sekundach, no to ej. Jakoś bardzo się tym nie przejmuję, chociaż nie, jest blisko do jachtu. Bo ja myślałem, że to idzie tak. A to idzie tak. Dobra. Trudno. Lecimy na jachcik szybko i... no kurde, mega się jaram, nie wiem czemu, ale strasznie się jaram. Dobra. Sporo w dzisiejszym odcinku zrobimy, w ostatnim odcinku wyszła ponad godzina, więc... no naprawdę sporo się to nagrywało. Nie spodziewałem się, że wyjdzie aż godzina, myślałem, że z 50 minutek. A to była godzina 10 czy coś takiego, także no ciekawie. Dobra, lecimy na jacht Deadpoola. Żeby zatańczyć i odblokować tego pięknego skina, kurde bele, no będziemy mieli Wade'a, będziemy mieli Deadpoola Wade'a, no to jest według mnie coś niesamowitego. Fortnite ode mnie już otrzymuje jedną z lepszych gier w tym roku i będę w nią nubił naprawdę, znaczy nubił, będę w nią chyba no live'ił w wolnych chwilach i na kanale też będzie teraz więcej chyba Fortnite'a, bo jeżeli to tak ma wyglądać, że teraz będzie tyle takich fajnych rzeczy, no bo ja się naprawdę podjarałem tym nowym Deadpoolem. To kurde, no. Nie będę ukrywał, że będę w to sporo grał, naprawdę. Nie mówię, że będę nagle teraz, wiecie, założę kanał Marek Fortnite i będę wam rzucał Fortnite'a codziennie po 6 odcinków, ale no kozatko się to zapowiada. Dobra. Przebierzmy się od razu, żeby nas zabili. Okej, chyba nas nie zobaczyli. Dobra, i teraz... ty. Dobra. Mam odblokowane i mamy nówkę coś, tylko... nie wiem, czy to jest tak szczerze ten... skin, o. Wow, zabili mnie, kurde, chciałem was ochronić przed nim, idioci, no. A, dobra, wychodzimy do lobby, odblokowujemy tego skina. Kurde bele, no, jaram się niesamowicie. Znaczy, o ile to skin, bo tam było na miniaturce, jakby to był skin, ale... jak nie, no to... przykro mi trochę. Dobra. Lecimy. Ładuj mnie szybciej, bo chcę to zobaczyć, czy napaliłem się... bez tego, bez potrzeby, czy jednak z potrzebą w jakiś sposób. Dobra, dawajcie mi już lobby. Fajny jest ten ekran czytywania, tak swoją drogą, mega mi się podoba. Tak jest, Wade bez maski, styl bez maski, wow. Ale kozacko to wygląda, totalnie. W sensie, nie wiem jak wam, ale mi się mega spodoba. Biorę styl bez maski. Halo. Gościu. Oddaj mi mojego bez maski. Okej. I jesteśmy, dobrze, super to wygląda. Lecimy z pierwszym meczykiem solo takim pełnoprawnym, bo ten był tylko, żeby odblokować sobie Deadpoola. Z meczykiem polećmy sobie może na grotę. Tam jest minigun Brutusa, który jest naprawdę OP do niszczenia budowli i tak dalej, więc ja sobie go spróbuję ogarnąć. No i co? W dzisiejszym odcinku chcę dokończyć trudy TNT-ny, czyli mamy jeszcze to do zrobienia. I to, nie powinno to być jakieś bardzo trudne wszystko. No ale na pewno też najprostsze nie będzie, no bo
Jednak trzeba, muszę zaraz zobaczyć tam tą drugą miejscówkę, znaczy trzecią miejscówkę do tego wyzwania, żeby odwiedzić. No muszę tam sporo rzeczy w każdym razie jeszcze zrobić. I zrobić TNT w tym odcinku, także w tym odcinku sobie odblokujemy TNT. Wersji mrok lub duch, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dobra, lecimy tutaj teraz. Na tą bazę mamy pierwszą broń, więc. O! Proszę bardzo, jakie bronie w ogóle kozackie? No, mi się to podoba, dobra. Lecimy teraz tutaj się przebrać. To jest taktyka na grotę. Ja wam chciałbym kiedyś nagrać taką serię krótką. Moje jakieś, wiecie, taktyki na dane miejsce, że na przykład tutaj lecę tu, potem tu. Potem robię to i wiecie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, piszcie w komentarzach. Ja dzisiaj mogę mieć lekko lagi mimo wszystko. Dobra, dwie miksturki osłony, także 10 sekund i mam całego kewlarka. Dobra, bierzemy to i jest dobrze. Chyba jestem sam tutaj, tak by ty wy. Dobra, pójdę dołem, bo tam jest typo i nie chcę, żeby mnie wykryli. Nieupoważony sam zrobił zabroniony. Ten typo był strasznie podejrzany. To rozwalam. Cały czas dziwnie słyszę grę. W sensie da się z tym wytrzymać, tylko to jest takie dziwne, bo to jest takie jakby coś a la echo. Dzięki gościu, że mnie zabudowałeś tamto tak swoją drogą. Bo ty się expo jeszcze wpadło. Okej, okay, tu jest pistol. Duże poty. Wy też pewnie teraz tak dziwnie słyszycie, ale wybaczcie, na to nie poradzę. Coś mam chyba ze słuchawkami. Nie wiem, bo te słuchawki, że tak powiem, no, były kupywane całkiem niedawno i dziwi mnie to tak szczerze też, no ale. Cóż, ja poradzę. Dobra, chyba z takim składem możemy iść. Wziąłbym tutaj jeszcze te poty. Ale chyba to wystarczy. Ewentualnie, dobra, w zamian za tą strzelbę, ona i tak nie jest jakiejś najlepszej jakości, więc weźmy tak. Aha, w sumie muszę jedno zostawić, to... Dobra, no to idziemy tak? Dobra, no mi teraz ratujecie w sumie i tak, także lecimy. Ładnie to wykombinowałem z tym Brutusem i tak dalej. Coś mi ten mod nie pasował, jakoś tak się dziwnie poruszał i dobrze. Dobra, miałem, że tak powiem, przypuszczenia. Dobra, strefa z 500 km stąd, ale chciałbym tylko pokazać, że to jest paskudna przystań. Żebyśmy już to odkryli na mapce. Tam jest jeszcze expik, o właśnie, paskudna przystań, odkryto nowe miejsce. Muszę jeszcze odkryć tutaj, to są skaliste skarpy, jakoś mi się nie śpieszę, żeby to odkrywać, bo... Że tak powiem... Odkrywałem tylko miejsca, z których chcę korzystać, a... Mówiąc szczerze, średnio mi się... Średnio przylatuje... Średnio często przylatuje na ten, na... Właśnie skaliste, czy ten... czy na paskudno. Na paskudną, także no... Dobra, lecimy sobie. Mamy snajpę, mamy minigana i nie mamy strzelby. To mnie troszkę martwi. Ale wiecie, jakbym miał tam na przykład jakąś pompkę legendarną, albo choćby niebieską, epicką, czy, tak, czy choćby nawet niebieską. Znaczy taktyczną, epicką lub niebieską, no, to bym ją wziął, ale jak na razie nie chcę. Po prostu tam mi za dużo nie da zielona, no. Na razie mam dobry loot. I tego się trzymajmy. Dobra, możemy w sumie skoczyć na agencję. Widzimy tutaj kogoś? Chyba nie.
Mamy strzelbę, więc, znaczy strzelbę. Mam, właśnie strzelbę nie mam, mam. Tam się coś zabudowało. A tam jest ty. Cholera, tam jest dwóch typów, oni jakiegoś fajta mają. Drugiego już zgubiłem. Ten pierwszy też już gdzieś polazł. No trudno się mówi. Fajnie by było kogoś z ciężkiej snajpy usadzić. Ale to chyba nie dla mnie, wiecie. Ja, że tak powiem, jestem mega przeciętniakiem z snajpy, w sensie na pewno tej, z tłumikiem to jeszcze całkiem fajne akcje mi wychodziły, ale z tłumikiem to jeszcze, bo to się szybko przeładowuje, ja mam tak, że często po prostu obijam kogoś i wiecie, i obijam kogoś, za ekran wczytywania, obijam kogoś i po prostu chcę go dobić, nie? A tak, żeby trafić na przeładkę i snajpy w głowę, no to ja na przykład już nie umiem, no. To wychodzi czasami laki, także no. Żeby trafić w ogóle z Heavy Snipe, to jest całkiem ciężkie zadanie, to według mnie. Okej, okay, zadałem wrażenie graszą przy użyciu miniganów, w ogóle jest jakieś wyzwanie. I jeszcze muszę dokończyć koniecznie w tym odcinku wyzwanie Deadpoola. Naprawdę nie mam tego już dużo, w żaden sposób, także muszę to koniecznie dokończyć. 1000 to nie jest serio dużo, no. Dobra, jestem już praktycznie przy strefie, więc launchpada już się nie opłaca używać, chociaż jakbym tak poleciał do tego, na agencję. Nie, 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 dobra, nie. Bo to mi się może przydać do ucieczki czy coś, a tak to nie, dobra. Lecimy sobie na agencję. Przepraszam, że tak powiem, mało się, że nie robię cięcia w tym momencie, ale no. Bo to naprawdę to są godziny jak nie więcej łączenia tych wideo. Oj, czemu mam laga? O, halo. Coś się stało dziwnego. Ejajaj, bo nie laguje mi ani nic, a teraz nagle wszedłem do gierki i zlagowało? Co, o co chodzi? Ej, bo strefa idzie, jeszcze w strefie nie jestem, znaczy burza. Znaczy, panie gro, bo nic mi nie lagowałeś i teraz zacząłem nagrywać, to ty lagujesz. Okej, okay, już reaguję, ale nie wiem, co się stało. Patrząc na to, że nic mi nie ciało, ani nic. Wow, 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 parasolka. Ale nie, nie będę jej brał. Chociaż... Dobra, mogę spróbować się z nią, ale wątpię, że mi to coś da, tak szczerze. Dobra, strefa jest całkiem blisko. To możemy rozwalić do tego wyzwania pulka. Chcę już rozbudować to pytanie, cholera. Okej, okay, tam jest launchpad, więc ja będę musiał używać swojego. Okej. Okay. Do helikoptera może? Całkiem fajnie to zrobiliśmy, teraz możemy się udać. Ale zbyt fajnie. Cholera, nie trafiłem.
podoba mi się to za bardzo, tak szczerze. Chyba każdy woli trafić z tego snajpa po górze. Dobra, to chyba jest całkiem blisko. Jakieś skupiska w ogóle leżą. No nie no. Jesteś. Dwieście i pół, 200,5. Dobra, weźmy to. O, masz 0. Koniec. Gusambarka miał. Weźmy to zamiast tego, to zamiast tego. Dobrze. Co, i to tyle chyba z naszych fajtów. Dobra, wezmę to sobie. Już to wyzwanie do pula powinno być chyba zrobione. Bo też tam mi zaliczyło, ale nie wiem, czy to tak 10 tysięcy na 10 tysięcy, no. Chłop mi w ogóle z RPG na blisko wjechał, co? Ja tam nie kumałem, co się dzieje, mówiąc szczerze, bo... No mało kiedy się zdarza taka sytuacja, że chłop ci nagle z RPG wchodzi. Dobra, tutaj... Chyba wszystko. Dobra. To co, mam jednego... Mam dwa launchpady. To mogę... Kurde, to jest snajper, mi trochę żal. No ale trudno. Dobra, lecimy. Wszystko przeładowane. Nie, tego nie mam przeładowanego. Tak swoją drogą zrobiłem te wyzwania podniebnej. Chyba tak, z tym... Z tą parasolką, dobra. Żeby mnie z... 5 osób już tylko? Ja pierdzielę, ja myślałem, że z 10 będzie jeszcze, 10, 15. Cholera. Szybko się powybijali. Ktoś tu się strzela koło mnie. Ktoś się strzela lub ktoś do mnie strzela, to jest też... Ważna rzecz do zauważenia. Kurde, i teraz bym tutaj sobie trapa postawił i by było gituła. A tak to nie mogę. Dobra, chyba bym się tutaj przykampił, wiecie? Chyba bym się tu przekampił i ewentualnie poczekał na resztę celu. Ogólnie to zrobiłem w jednym dniu wojny na drugim koncie. I dwa wyglądały dokładnie tak samo, a mianowicie obiłem gościa minus 100 ileś tam, znaczy minus 100 chyba po prostu z RPGa i dokończyłem go z Tomigana. Mam obie dwie te rzeczy, więc... Mi się to podoba. Dobra, trzy osoby zostały. Jest jakiś snajper.
Jest jakiś Neogar, czyli ja. I jest jeszcze ktoś. Czy boję się tylko, żeby mnie nie zlogowało. Ale dobra, top 3 jest, więc teoretycznie jestem w bardzo dobrej sytuacji. Gdybym jeszcze miał strefę, to by w ogóle było tu coś gram coś. Tylko że nie mam, więc nie jest. Nie wiem, kurde, gdzie się zbunkrować, bo tak to jest ten snajper, który wali z 40-50 metrów. Jest chłopki. Wow. To był chyba ten snajper. To był chyba ten snajper, bo miałem tą snajpę. Zostało jeden na jeden. Zostaliśmy jeden na jeden. Czy ja mam to brać? Dobra, wezmę. Cholera, już tak ryzykuję, że... Zaraz piu piu miał śniaka. To mogę wziąć. Dobra, mam dwa mityki. Gdzie jest tam drugi gość? I patrz, mi wibruje, nie wiem czemu. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale nie wiem. Patrz, mi strasznie wibruje, ej. Proszę tak nie robić, bo ja się serio stresuję. Ta chatka jest jeszcze w strefie? No tak na styk. Nie laguj teraz! Gościu! Dobra, jestem bardzo na styk w strefie chyba. Znaczy teraz nie, będę zaraz. Zdebele, no. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy on wie, gdzie ja jestem. Jeden na jeden zostaliśmy, no. Gość musi. W jakiś sposób ryzykować, bo... Znaczy on tego nie wygra. Na drzewie nie ląduje, bo... skolapsi mnie i tyle będzie. Dobra, z trzech piętar to to przeżyję, jakby mnie zrzucił. Ej, halo, nie rób tego. W sumie to muszę. A, dobra. Gość chyba nie do końca ogarnie. Daj mi stąd wyjść, to będzie dobrze. Aha, z góry. Nie laguj teraz!
No nie, nie laguj teraz! Gościu! Daj mi to wygrać. Koniec! Dziękuję bardzo. Królewskie zwycięstwo. Przepraszam, że tak zagrałem i go skolapsowałem. Ale chłop się sam o to prosił. Widzieliście, jak on budował? No, widzieliście. Dobra. Dobra, lecimy z kolejnym meczykiem. Na razie sobie wyjdę może do lobby. 62 koła w meczu. Przepraszam, że tak darłem mordę, ale jak jesteś jeden na jeden i ci nagle internet wyrzuca, to możesz być troszeczkę zdenerwowany. Więc wybaczcie. Chłop nie wiem, jak budował, że wybudował się na milion pięter i myślę, że go nie skolapsuje. No przepraszam, no ale chłop do mnie wali z ciężkiej snajpy i z RPG-a, także trochę ciężko mi było go nie kolapsować. No ale dobrze jest. Dobrze jest, winek zrobiony. Ta akcja na słonych, gdzie tak się biłem z miniganem, była kozacka. Okej, mamy... Miałeś śniaka i mamy katany Deadpoola, także fajnie, fajnie. Bierzemy sobie już katany. To oczywiście jest poza karnetem, więc to idzie na moje ulubione. Ale również to wyposażam. I wyposażyłem? Nie. Nie wyposażyłem. O, dobrze jest. Nie mam tych tasaków do pola, ale możemy sobie wziąć te. Z lotni możemy sobie zmienić na tą, bo ona jest nowa. Dobra. Mamy w karierze nowe jakieś tam rzeczy. W szafce co jeszcze mamy nowego? Aha, ekran wczytywania. Karnet bojowy. O, u Deadpoola mamy nowe wyzwania, także zobaczmy to koniecznie. Siema Deadpool. Hasło. Dobra. Znajdź wypchanego jednorożca Deadpoola. No to jeszcze sobie teraz zrobimy w takim razie. Ja na początku, jak to robiłem u siebie na wyzwaniach, to szczerze mówiąc myślałem, że chodzi o lamę po prostu. Tak szczerze. A okazało się, że to w ogóle... Nie, to dobra, to będzie mięśniaka stawem. Bo jak te wyzwania wychodziły, to też wychodził chyba mięśniak, miał śniaki i... Tak, dokładnie. Mamy to zrobione. Lecimy do kolejnego wyzwania od Deadpoola. Ej, oby mi się nagrał ten wynek, bo jak mi się nie nagrał, to jestem załamany totalnie. Dobra. Odwiedź stalowe mosty. Czerwony, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Dobra, to sobie zrobimy, ale nie teraz. Tylko pocięcie. Najpierw to się trochę odstresuję po tym meczu. Wyzwania, które powinny pozwoliły mi wbić 61 level. Nie puszczałem wam tego wszystkiego, dlatego że po prostu nie były te mecze takie na tyle ciekawe. Lecimy sobie na zalew, aby tam wykonać kolejne wyzwanie. To można zrobić w losowym miejscu, serio. Znaczy nie w losowym, w miejscu, w którym jest motorówka, ale stwierdziłem, że to sobie zrobię na zalewie. Czemu by nie? Piękna moja rybka. Mam 61 level, co to oznacza? Nowy skin, między innymi. No i co? Lecimy sobie na pierwszą skrzyneczkę. Za niedługo chciałbym wam nagrać taktykę na zalew. W sensie, jak ja gram na zalewie. Dobra, 2 PM-y, czyli bardzo średnio. I tak omówić krok po kroku, co według mnie należy ogarnąć na zalewie. Dobra, tutaj mamy 3 PM-y. Świetnie. Mamy również małe potki. A to już akurat kwestia szczęścia, że tutaj była ta duża, duża paczka. O, parasolka. Fajnie, fajnie, dobra. Biorę już sobie troszkę kamienia. Jeszcze przydałoby się jakieś auta rozwalić na szybkości i może zrobimy sobie to wyzwanie. Ajajaj, troszeczkę więcej niż 60 sekund było. No to w kolejnym meczu to sobie zrobimy w takim razie. Dobra.
Mamy w sumie fajne itemy, więc możemy ruszać do motorówki, która jest o tam. O tam, o. Dobra, przydałby mi się grappler w jakiś sposób, ale nie. Pójdziemy sobie na piechotę. Bardzo standardowo, w sumie te wabiki mogę wywalić gdziekolwiek. I tak, wezmę sobie może jakieś łowisko, jakby było. Jest, ale muszę sobie wziąć koniecznie motorówkę, bo robię wyzwanie, aby skoczyć na motorówce tam parę razy. Tutaj widziałem jakiegoś gościa. No tutaj jest. Dobra, nieważne. Coś tam się ruszało, ale możliwe, że mi się przewidziało. Dobra. Wyskakuję ostatni raz motorówką. I zdobywam 40 koła ekstra, które pozwala nam wbić 62 level, za który dostaniemy. Nie pokazało nam się co. Dobra. Ostrzeliwujemy agencję. To jest mega dobra taktyka według mnie. Możecie się śmiać, ale według mnie to jest mega dobra taktyka. Tutaj powinien być przejście wentylacyjne, ale chyba je zniszczyłem. Ktoś tu schodzi. No nie wierzę, że nikt nie pójdzie do sejfu nagle. A to Boże. Nie zanerwujcie mnie, proszę. A bo to nie był bot. Aha. Ale to był gest z Tomiganem Midasa i z kartą? Tak, jest. Kurde, on chyba nie wie po co jest ta karta, ale nie, idzie się przebrać. O, dobra. Lecimy z kolejnym meczykiem. Okej, jednak na dzisiaj wystarczy, bo trochę sporo tego zrobiliśmy. Mamy emotkę, łapki i pazurki. Mamy miałśniaka, to jest kazacki strój. Mamy ekran wczytywania nowy. I mamy również malowanie szpieg kontra banan. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeden winek, jakieś wyzwania Deadpoola w ogóle. Fajnie, fajnie, całkiem to wyszło. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapę w górę. Jeszcze sobie tutaj odblokuję to. Kurde, no nie, nie to. Oto. Malowanie jeszcze zastosuj dla wszystkich. Może być jak najbardziej. Ekran wczytywania, no i to tyle. W kolejnych odcinkach będę chciał wbić setny level. Myślę, że mamy jeszcze do wbicia tutaj 37 poziomów, patrząc na wszystkie wyzwania i tak dalej, to powinno się udać w ciągu 5 odcinków, 5-6. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapę w górę. Aha, jeszcze chciałem wam emotkę pokazać. I widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!